Wielu naszych pacjentów próbowało schudnąć. Wielu próbowało schudnąć, wydając ciężkie pieniądze, swoje zarobione pieniądze na różnego rodzaju diety, jedzonko, które tak naprawdę się nie sprawdziło. Ja nie rozumiem, po co wydawać pieniądze, kiedy można zrobić to za darmo? A jak za darmo i jaka prosta jedna wskazówka jest po to, żeby schudnąć, dowiecie się dokładnie w tym filmie za chwilkę. Powiemy Ci, jak za 0 zł schudnąć, wręcz ba, ja powiem, że powiemy Ci, jak zaoszczędzić na chudnięciu. Dodatkowo powiemy Ci, jak to jest, że kciuk jest najważniejszym palcem u ręki i trzeba go po prostu walnąć. Zaczynamy. Tu Bracia Rodzeń, kolejny film o tym, jak schudnąć. Teraz umieścimy się w gabinecie. No niech to będzie, że to jest gabinet Mateusza. Mateuszu, wchodzimy do Twojego gabinetu. Opowiedz mi i milionom oglądających, jak ty rozmawiasz z osobami, które przychodzą do ciebie i mówią: doktorze, chcę schudnąć, bo chcę być zdrowa metabolicznie. Kiedy mówię o tej prostej metodzie, wręcz większość pacjentów łapie się za głowę i mówi, czy to rzeczywiście takie proste. Do tej pory proces chudnięcia, czyli po naszemu dochodzenia do zdrowia metabolicznego, jest procesem drogim, skomplikowanym i mało kto wytrzymuje te... Katorgę? Katorżnicze diety polegające na mierzeniu, ważeniu i obarczone ryzykiem potężnego głodu. A słuchaj o to, co trzeba zrobić i jak tłumaczymy pacjentom po to, żeby zdrowo schudnąć za 0 zł. No a ten film jest o jednej konkretnej zasadzie, bo oczywiście wiele narzędzi my używamy, żeby pomagać naszym pacjentom w chudnięciu, ale tutaj chodzi o tą jedną zasadę, więc jedziemy. Ta zasada nazywa się postęp przerywany po naszemu. Zdrowe niejedzenie 16 na 8. I teraz skąd się wzięły te cyfry? 16 i 8. 16 plus 8 równa się 24, czyli cała doba. Dzielisz swoją dobę, swoją, moją, twoją, koleżanki, kolegi, dzielisz dobę na 16 godzin i 8 godzin i zapamiętaj, 8 godzin to te godziny, w których dozwolone jest jedzenie, a 16 godzin to okres postu, czyli niejedzenia. I bardzo ważne, żeby do tych 16-8 godzin doliczasz sen, czyli jeżeli śpisz mniej więcej 7-8 godzin, no to kolejne 8 godzin po przebudzeniu, zakładając, że śpisz 8 godzin, to jest to te 8 godzin, kiedy nie jesz. A jak nie jesz, no to dozwolone są inne rzeczy niż jedzenie, a jest to, uwaga, 3 rzeczy. Woda. Może być z dodatkiem soli himalajskiej. Ta sól ma dodatek nie tylko sodu, ale też mikro i makroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Twojego organizmu. Druga rzecz, herbata. Herbata może być ziołowa, herbata może być owocowa i możesz pić tego, ile chcesz. No i kawa, jeżeli ktoś jest kawoszem, to kawa czarna, najlepiej bez cukru. I najlepiej milion razy dziennie. Ja tak piję, także nie przesadzaj się z kawą, ale tak, woda, herbata, kawa. Mamy to 16, czyli tak, dostajemy informację, pacjent dostaje informację, 16 godzin nie je, tylko pije to, co właśnie powiedzieliśmy. Dobra, ale lećmy teraz, słuchajcie, do praktyki. Powiem Wam, jak mój dzień wygląda w ramach stylu życia postu przerywanego, czyli zdrowego niejedzenia 16/8. Generalnie ja od już jakiegoś czasu... Nie jesz. Głodujesz. Nie jem śniadań. Śniadania to jest, przypominamy, najbardziej niepotrzebny posiłek dnia. I teraz, jeżeli sobie to uświadomisz, że trzeba go wywalić ze swojego harmonogramu dnia, po pierwsze, twoje życie staje się piękniejsze, bo kiedy rano wstajesz do pracy, nie myślisz o śniadaniu, tylko wypijasz 2 szklanki wody, łykasz witaminę D, ewentualnie jak lubisz kawkę, to są te najważniejsze rzeczy, wychodzisz do pracy. Tak mam ja. Pierwszy posiłek, tak ustaliłem sobie te 8 godzin, w trakcie których jem, że pierwszy posiłek zaczyna się najczęściej o godzinie 13. No to zobacz, proste liczenie. Łukasz, daj kalkulator. Obliczę w głowie. 13 plus 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Czyli ostatni posiłek jem o 21. W praktyce zdarza się on zdecydowanie wcześniej. I na tym polega cała magia, czyli śniadanko, to już formalnie nie jest śniadanko, czyli pierwszy posiłek 13, potem najczęściej jakiś drugi posiłek i na tym się kończy. Pamiętajcie, żeby jeść 8 godzin, czyli ostatni w ciągu 8 godzin,
Czyli 21 w tym przypadku, praktycznym moim. Dokładnie, czyli dostosowałeś jedzenie do siebie, a nie siebie do jedzenia. Ale ty tak ruszasz tymi rączkami i widzę, że trzeba tutaj powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Bo ten kciuk jest ważnym kciukiem, to jest przeciwstawny palec, można powiedzieć najważniejszy, który trzeba teraz walnąć. Walnij w kciuka, dzięki temu więcej osób dowie się o tym, że są bracia rodzeń i więcej osób uzyska pomoc. Dzięki temu filmowi. A jak już zniszczyliście tego kciuka, który jest tam na dole po lewej stronie w waszym telefonie, no to idziemy dalej, bo ja dostosowałem swój dzień do stylu 16 na 8 w ten sposób. Właściwie przyznam się szczerze, mój styl to często jest 20 na 4, czyli w ciągu 4 godzin mam bardzo wąskie okienko żywieniowe, ale zjadam jakościowo dobre jedzenie, czyli wiem, że to jest jedzenie bogate w witaminy, bogate w minerały. Najczęściej jest to mięso tutaj od lokalnego rolnika, ale nie tylko, bo na przykład dzisiaj zamierzam zjeść dużo krewetek z pomidorkami, z makaronem, koniak, ale chodzi o to, żeby dostosowywać ten plan, bo jeżeli już wyczujesz i zrozumiesz to 16 na 8 i twój organizm, na przykład jak ja mam w poniedziałek do godziny 18 pracuje, no to rano nie jem śniadania, zniszczyliśmy tak jak kciuka śniadanie, po prostu nie jemy śniadań, no to wiem, że przyjadę do domu o 19 i wtedy przygotuję sobie pierwszy posiłek i to mi daje tak naprawdę właściwie 24-godzinną głodówkę, czasami jest to 20 na 4, także dostosowujemy jedzenie do siebie. No tak, wolność jest fajnym zdaniem, wolność, jeszcze raz wolność i oszczędzacie pieniądze, oszczędzacie czas i oprócz tego najważniejszy punkt, zdrowie i jeszcze raz zdrowie, ponieważ liczne badania naukowe udowodniły, że wydłużanie czasu między posiłkami powoduje to, że obniża się poziom insuliny. A skoro wiemy, że za większość chorób metabolicznych, cukrzyca, nadciśnienie, udary, zawały i wiele nowotworów odpowiedzialny jest przewlekle podwyższony stan insuliny poziom, to za wszelką cenę trzeba ją obniżać. To jest świetne narzędzie, żeby obniżyć insulinę, żeby być zdrowym metabolicznie, a przy okazji chudniemy i to całkiem sporo. No o to chodzi, no bo jeżeli insulina jest wysoko, twój organizm jest zblokowany ze spalania tkanki tłuszczowej. Nie ma takiej opcji, spichlerze są pozamykane, nie można z nich ciągnąć. No po to jest wymyślona insulina, żeby dawać jasny sygnał twojemu organizmowi: ładuj, 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 gromadź, tyj. No przecież po to tyjemy, nie po to, żeby wyglądać o tyle, tylko po to, żeby gromadzić energię, nadmiar energii w postaci tkanki tłuszczowej na czasy, kiedy tej energii, czyli jedzenia, nie będzie. No i pięknie przychodzimy my, wjeżdżamy na białym rumaku. Mam nadzieję, że wyobrażacie sobie już tą sytuację i mówimy: słuchajcie, wydłużamy przerwy między posiłkami, obniżamy insulinę na maksa i dajemy wyczuć organizmowi brak insuliny. Wtedy włączy lipolizę, czyli spalanie tkanki tłuszczowej. Prosto. A teraz odpowiadamy na pytania, które w twojej głowie się pojawiły. Ale 8 godzin, czyli co? Zawsze od 13 do 21? A co jak na przykład idę na nocny dyżur albo w tygodniu mam jeden tydzień na rano, drugi na popołudniu? Co robić? Jak sobie z tym poradzić? Najważniejsze, żeby nie wariować, najważniejsze, żeby się nie stresować, nie stresuj się. Nawet jeżeli nie będziesz trzymać codziennie tego reżimu, w cudzysłowie 16 na 8, to dopuszczalne są nawet kilkugodzinowe odstępstwa. No bo jeżeli przychodzi weekend i wstajesz nieco później, no to przesuń sobie to okienko na późniejsze godziny i nie stresuj się tym, że zmieniasz czas jedzenia. Kompletnie stres jest tutaj niepotrzebny. Po drugie, jeżeli pracujesz na zmiany, to też dostosuj ten sposób do pracy na zmiany. Nic się nie stanie, jeżeli jednego dnia skończysz jedzenie o 21, a następnego dnia jedzenie skończysz o 22, 23, albo na przykład wydłużysz sobie jeszcze bardziej ten post, czyli przerwę między posiłkami. Nie stresuj się, nie po to jest, żeby się stresować. Ważna rzecz. Napiszcie w komentarzu, jak wy pracujecie, jeżeli ktoś już jest na 16 na 8, jak dostosowaliście ten styl życia do siebie. Pamiętajcie, my mamy dostosować sobie jedzenie do siebie, a nie jedzenie będzie nas dostosowywać do nas. Śniadanie to najmniej potrzebny posiłek dnia.
To jest najważniejszy przekaz z tego filmu. Trzymajcie się, próbujcie, startujcie. Zdrowie jest przed nami i będzie jeszcze lepiej.